Cześć, dzisiaj zapraszam Was na reading vloga, w którym będę czytać kolejne książki w ramach wyzwania 14 dni, 14 książek. Jest to wyzwanie, o którym informowałam Was na Instagramie, na karcie społeczność, na YouTubie. Sporo osób wzięło w tym udział i tak właściwie to codziennie staram się na Instagramie pokazywać Wam, co czytam. Tym razem jednak stwierdziłam, że może jednak nagram reading vloga. Jeżeli chodzi o to wyzwanie, ono generalnie powstało z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby zachęcić Was do siedzenia w domach, żebyśmy nigdzie nie wychodzili, jeżeli to nie jest potrzebne, konieczne, żebyśmy poddali się kwarantannie, to mam nadzieję, że może dzięki temu uda nam się jakoś tak szybko pokonać tego całego koronawirusa. A poza tym musiałam jakoś zorganizować sobie ten czas, żeby nie skończyć jak ta papuga, którą pokazywałam Wam na stories. No więc witajcie w świecie ekstrawertyka. Nienawidzę siedzieć w domu, nigdy tego nie lubiłam, muszę wychodzić, muszę spotykać się z ludźmi, ponieważ to właśnie oni dostarczają mi energii niezbędnej do życia, bo sam ją zniszczę jakiś wampir. Więc siedzenie w domu, tak, jest dosyć upierdliwe, ale jak trzeba, to trzeba, siedzimy w domach, żeby nie chodzić po ścianach. Możemy na przykład czytać książki, więc może przejdę do książek, które będę dzisiaj czytać i którą też już przeczytałam. No już wczoraj miałam kręcić tego reading vloga, ale tak jakoś wyszło, że tak bardzo mocno wciągnęłam się w tę powieść. Czytałam ją do 3-4 nad ranem, stąd dzisiejsza głupawka. Bardzo Was przepraszam, może po prostu w ciągu dnia będę już na tyle zmęczona, że nie będę miała tyle energii i nie będzie takiej głupawki, więc gdy zaczęłam czytać, nie byłam w stanie się od niej oderwać. Tą książką jest Piętno Przemysława Piotrowskiego. Jest to bardzo fajny kryminał, który zaczyna się bardzo fajnymi słowami, bardzo pasującymi do obecnej sytuacji. Zobaczcie, jak zaczyna się prolog. Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Mamy tego koronawirusa, szaleje, tak dalej. Otwieram książkę, żeby się oderwać od tych tematów. Pierwsze słowa, choruje ktoś wśród Was? Więc okej, ale dalej jest, wiecie, naprawdę niesamowicie. Więc jest to kryminał, którego akcja rozgrywa się w okolicach Zielonej Góry. To właśnie tam dochodzi do morderstwa, które popełnia mężczyzna, bliźniaczo podobny do naszego głównego bohatera, komisarza Igora Brudnego, co sprowadza go właśnie w rodzinne strony, więc rozpoczyna się śledztwo, które gdzieś tam powiązane jest z jego przeszłością. I to tyle, co mogę powiedzieć na temat tej książki, fabuły, żeby nic tam więcej Wam nie zdradzać. No i tak, jeżeli chodzi o bohaterów, oni są tacy stereotypowi. Mam wrażenie, że takich bohaterów jak Igor Brudny jest na pęczki we wszelkiej maści kryminałach. Taki, wiecie, glina, taki, no nie wiem, twardy, w ogóle nie wiem. Mam wrażenie, że takich bohaterów było bardzo dużo, ale jakoś specjalnie mi to nie przeszkadzało, bo ja też nie mam zbyt wielkich wymagań względem kryminałów, czy tam jak dla rozrywki, bo przecież jak wyglądają kryminały? Ktoś kogoś zabił, mamy jakiegoś psychopatę, trzeba go dopaść, zamknąć albo zabić, najczęściej zabić, więc tak wygląda praktycznie każdy kryminał, który gdzieś tam kiedyś czytałam, więc nie miałam wielkich oczekiwań względem tej książki. Tym bardziej właśnie byłam zaskoczona tym, jak bardzo mnie to wszystko wciągnęło, jak bardzo spodobała mi się ta cała sprawa. Morderca, trochę głupio to brzmi, że podobał mi się morderca, ale chodzi mi o jego motywy, o te powiązania z przeszłością. Do samego końca nie wiedziałam, kto za tym wszystkim stoi. To było naprawdę niesamowite w tej historii. Mamy tu dużo zwrotów akcji, ta książka jest brutalna, żebyście widzieli moje reakcje na niektóre opisy tych mordów, to co robił z ludźmi ten psychopata, to było naprawdę straszne. Więc pod tym względem uważam, że Piętno jest naprawdę genialnym kryminałem. Polecam Wam bardzo gorąco. Właściwie na sam koniec właśnie autor pyta czytelnika, to znaczy ma nadzieję, drogi czytelniku, że odkładasz tą książkę usatysfakcjonowany. I tak, jestem totalnie usatysfakcjonowana tą książką, więc polecam Wam ją bardzo gorąco. Będzie ona miała swoją premierę 25 marca i jeżeli czytacie e-booki, zachęcam Was do tego, żebyście zejrzeli na stronę księgarni internetowej Litres, gdzie poza tą książką znajdziecie również inne kryminały, thrillery, sensacje wydane przez wydawnictwo Czarna Owca, obecnie przecenione o 40%. I tu widzę, że coś tam chyba przeglądałam książkę Piękne Zło, tak mi się wydaje, że przykuła moją uwagę, skoro po otworzeniu komputera, zamiast mieć wgląd na wszystkie te kryminały, thrillery, sensacje, widzę właśnie Piękne Zło. O czym to jest? A, tak, wiem, dobra. Oddana żona, wierny mąż i okrutna zbrodnia, nigdy nie odganiesz, kto ma ręce splamione krwią. Więc skoro mamy i oddaną żonę, i wiernego męża, czyli nie wiem, ciekawa jestem, czy to będzie jakaś przemoc domowa, czy co. I to mnie chyba zaintrygowało. Jeżeli ktoś z Was czytał Piękne Zło, to będę wdzięczna za opinię, czy warto czytać, czy nie, ponieważ to mnie zaintrygowało. A jeżeli chodzi o inne książki, które tutaj znajdziecie, to właśnie między innymi, czekajcie, o jest, tak, wiem, co tutaj widziałam. Widziałam Simona Becketa, Zapach Śmierci, czyli kontynuacja przygód Davida Huntera, którego uwielbiam, w ogóle strzelam na siebie pocha za to, że dopiero teraz odkryłam, że powstała kolejna część. Ja myślałam, że ta seria jest już dawno zakończona, okazuje się, że jednak nie. Jak wiecie, bardzo
lubię chemię śmierci. Kiedyś gadałam o chemii śmierci, miałam nagrywać filmiki w poszczególnych tomach, trochę to nie wyszło, ale może jeszcze gdzieś tam kiedyś wiecie. W każdym razie mamy tu jeszcze Kamila Läckberg, Larsona, o Vincenta Sewerskiego, Nielegalni. Czytałam to, ale nie mogłam się za bardzo w to wkręcić niestety, albo Niewiernych czytałam, nie, jestem pewna, że czytałam Nielegalnych, więc generalnie rzecz biorąc, poniżej w opisie tego filmu znajdziecie link do księgarni Litres, do Piętna oraz do tych wszystkich książek właśnie e-booków wydawnictwa Czarna Owca, obecnie przecenionych o 40%. Wydaje mi się, że do 26 marca ta promocja działa, ale nie jestem pewna, pewnie to trzeba jakoś sprawdzić sobie na tej stronie. Więc no to tyle, jeżeli chodzi o Piętno, Czarną Owcę. Przechodzimy do kolejnej książki i znowu będzie to e-book. Mam taki bardzo e-bookowy dzień. Ogólnie w tym wyzwaniu będę czytać bardzo dużo e-booków, bo ostatnio naprawdę kupuję bardzo mało książek. Jak już kupuję, to jak wiecie, to ładne, wyjątkowe wydania. Całą resztę staram się jednak czytać w e-bookach, ponieważ nie mam miejsca na nowe książki. Więc książką, którą teraz będę czytać, są Trzy kroki od siebie, niestety na telefonie, bo nie mogę tego przegrać na czytnik. Nie wiem, o co chodzi, mówi się trudno i żyję dalej. Więc jest to generalnie rzecz biorąc powieść młodzieżowa, która została wyróżniona w plebiscycie zorganizowanym przez Lubimy Czytać. Podobno najlepsza powieść młodzieżowa 2019 roku, więc już się za to zabieram, kończę teraz ten mój monolog i no zabieram się za czytanie. Właśnie skończyłam czytać Trzy kroki od siebie i wydaje mi się, że jest to powieść, która może spodobać się uwielbicielom książki Gwiazd naszych wina Johna Greena, ewentualnie powieści Nicole Yoon ponad wszystko. Innych tego typu książek nie mogę Wam polecić, ponieważ nie czytałam, a chodzi generalnie rzecz biorąc o nastoletnie romanse z chorobą w tle, że się tak wyrażę. Schematyczne, przewidywalne, jak to takie nastoletnie romanse, ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na te książki, zwłaszcza na Gwiazd naszych wina oraz na Trzy kroki od siebie, ponieważ no w przypadku tej książki mamy do czynienia z mukowiscydozą i ta książka wydaje mi się, że bardzo dobrze pokazuje ograniczenia, z którymi muszą mierzyć się osoby chore na mukowiscydozę. Mamy tutaj taki właśnie nastoletni romans w obrębie szpitalnych murów. Trochę skomplikowany, ponieważ Stella i Will, oni chorują na mukowiscydozę. Will na dodatek, on został zarażony jakąś bakterią, której nazwy nie wymówię, bo zapomniałam, która może zagrozić Stelli, która właśnie czeka na przeszczep płuc, więc jeżeli chcą ze sobą spędzać czas, to muszą właśnie zachować między sobą tą odległość tych trzech tytułowych kroków od siebie, więc ta relacja przez to jest taka troszeczkę skomplikowana. Cała książka oczywiście przewidywalna i schematyczna, ale na swój sposób urocza, ponieważ wydaje mi się, że autorom tej książki udało wykreować się dosyć ciekawych bohaterów, jasne. Oni są tacy trochę schematyczni, zwłaszcza Will, taki naczelny buntownik tej książki, który oczywiście pod wpływem Stali trochę się zmienia, ale wydaje mi się, że są to bohaterowie, którzy wzbudzają sympatię, więc jeżeli lubicie nastoletnie romanse, myślę, że ta książka może się Wam spodobać. Jeżeli chcielibyście przeczytać coś w podobnych klimatach, no to polecam książkę Johna Greena, Gwiazd naszych wina. Ja wiem, że o tej książce było kiedyś bardzo głośno. Sama ją wtedy przeczytałam i oglądałam film i paplałam o tej książce, więc jakby co, odsyłam Was do zobaczenia mojego paplanda, ale powiedzmy sobie to szczerze, czasami jest tak, że o pewnych książkach jest bardzo, bardzo głośno w danym momencie, a po pewnym czasie kompletnie się o nich nie mówi, w związku z czym osoby, które na przykład dopiero wchodzą w to całe czytanie książek, dopiero zaczynają, wiecie, sięgać po różne tytuły, na przykład nie wiedzą o takim tytule jak Gwiazd naszych wina, gdzie też mamy właśnie do czynienia z nastoletnim romansem, tylko tam Hazel i Gus bodajże, bo już tego za bardzo nie pamiętam. Wydaje mi się, że oni poznają się na spotkaniu grupy wsparcia dla osób chorujących na raka. Więc też mamy podobną tematykę, tylko inną chorobę, więc jeżeli właśnie lubicie tego typu historie, to myślę, że Gwiazd naszych wina będzie strzałem w dziesiątkę, jeżeli po przeczytaniu tego szukacie czegoś w podobnych klimatach, a jeżeli przeczytaliście Gwiazd naszych wina gdzieś tam kiedyś, na przykład teraz chcielibyście przeczytać coś w podobnych klimatach, to myślę, że możecie sięgnąć po Trzy kroki od siebie. Jak już mówiłam, jeżeli chodzi o to takie, taką powieść młodzieżową, schematyczne, przewidywalne, ale gdzieś tam na swój sposób urocze, książka, po którą przede wszystkim warto to sięgnąć po to, żeby zobaczyć właśnie z jakimi ograniczeniami mierzą się osoby chore na mukowiscydozę. Więc to chyba tyle o tej książce. Kolejna książka na mojej liście odhaczona, więc teraz mogę zabrać się za Wiedźmę od Winidia. Ale najpierw pokażę Wam może książkę, która ostatnio do mnie przyszła. Jest to piękne wydanie Wojny i Pokoju, zamawiane na Book Depository, książka z Barnes & Noble. Marzyłam o tym wydaniu, chociaż gdy do mnie przyszło, to zastanawiam się, wiecie co, czy nie lepiej by to wyglądało, gdyby było czerwono-złote, bo tak niebieskie i złoto jakoś mi to jednak na żywo nie gra, ale i tak cieszę się, że mam tę książkę, więc będę musiała ją gdzieś
tutaj umieścić i generalnie przeorganizować moją biblioteczkę, no bo sami zobaczcie, tutaj dalej leżą te książki, które Wam pokazywałam w book haulu ostatnim, ten piękny Robin Hood. Dalej nie mogę znaleźć miejsca na te książki, więc co ja właśnie zrobiłam? Stary, przepraszam Cię, naprawdę mega mocno przepraszam, mam nadzieję, że nie będziesz się na mnie gniewać, więc tak, no muszę zająć się tymi książkami i gdzie się tutaj poumieszczać. Część pewnie będę musiała przerzucić do przedpokoju, więc czeka mnie kolejna reorganizacja biblioteczki. Trzymajcie kciuki, żebym się zachwyciła, bo póki co jest tak sobie, a naprawdę chciałabym zachwycić się tą książką, tak jak cały BookTube się nią zachwyca. Zanim jednak wrócę do Wiedźm, Klaudia, bardzo dziękuję za skarpetki do czytania z Barnes & Noble, są po prostu genialne w sam raz dla takiego zmarzlucha jak ja. Jest mi trochę zimno, więc przy okazji patrzcie, kulisy YouTube'a, na górze ubrana, pomalowana, uczesana, a na dole piżama. Primarka, takie potterowe tutaj wzory. Kocham tę piżamę, ona po prostu jest nie do zdarcia. Więc na dole piżama, skarpety z Barnes & Noble, no i mój ulubiony kocyk, który kupiłam, gdy byłam u Marysi Krasowskiej. Kocyk z Obi, bodajże kupiłam go, nie pamiętam kiedy byłam u Marysi, zresztą dobra, nieważne. Wróćmy sobie do książki. Aha, do tych wiedźm. Zobaczyć, dlaczego te wiedźmy nie płoną. Wiem, że może troszeczkę na to za wcześnie, zwłaszcza, że za mną dopiero niecała połowa tej książki, ale już teraz mam ochotę nominować ją do klumpów 2020, zwłaszcza, że po pierwsze, mam dosyć tej nastoletniej dramy, która rozgrywa się pomiędzy naszą bohaterką Haną, a jej byłą dziewczyną Wiktorią. Naprawdę, sięgając po tę książkę, myślałam, że autorka bardziej jednak pójdzie w stronę magii, wiedźm, no wiecie, sprawy sabatu, ale nie, ona brnie przede wszystkim w życie uczuciowe Hany, co właśnie doprowadziło do totalnie bzdurnej sytuacji. Na podłodze leży cegła, zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od miejsca, w którym stałam. Okno jest rozbite, szkło leży w całym salonie, boję się spojrzeć na swoje ręce i twarz, obawiam się, że odłamki wbiły mi się w skórę. Do cegły dołączona jest kartka, na której ktoś napisał: teraz czas na ciebie, więc poważna sytuacja. Pojawia się karetka, trzeba zająć się Haną, ponieważ ona jest poraniona od tego szkła. Pojawia się ekipa, która zabezpiecza deską okno, pobiera wymiary na nową szybę. Ktoś właśnie groził Hanie i jej rodzinie. Jak reaguje na to wszystko nasza bohaterka? No po prostu nie, jakby ma ważniejsze sprawy na głowie. No ha! I nie, nie chodzi o sprawy sabatu, to jest coś jeszcze ważniejszego. Wraz ze swoją przyjaciółką ustala plan mający na celu umożliwienie jej pójścia na randkę z Morgan pomimo szlabanu. No wiecie co, gdyby to była książka, to poleciałaby o ścianę, bo jak można być tak głupim? Ktoś grozi tobie i twojej rodzinie i ty w tej sytuacji naprawdę myślisz o tym, żeby pójść na randkę pomimo szlabanu? No w związku z tym, że to jest czytnik, nie będę o tym rzucać, zwłaszcza, że poza tym klumpem mam tutaj chociażby Piętno, którym się już dzisiaj zachwycałam. To jest zdecydowanie najlepsza książka, jaką dzisiaj przeczytałam, więc nie wiem, tak bardzo nie chcę mi się tego czytać, ale z drugiej strony jestem ciekawa tych zachwytów, bo może jednak ta książka mnie zachwyci, może ona jednak pójdzie w zupełnie innym kierunku od tego, który przewiduje, bo wydaje mi się, że gdzieś na końcu będzie jakieś starcie z łowcą czarownic, ale mogę się mylić, więc zobaczymy. Na razie robię sobie przerwę, ponieważ mój mózg już nie wytrzymuje. Muszę odpocząć od Hany i zająć się czymś innym, a potem wrócę do tego, skończę i powiem, co sądzę na temat tej książki. To może w ramach przerwy Peter, mój ulubiony youtuber, który właśnie wybiera sobie kraj, do którego pojedzie. Do najlepszego hotelu. Ciekawa jestem, jaki hotel wybierze. Bardzo dziękuję mojej grupie wsparcia na Instagramie, dzięki której udało mi się zmęczyć tego klumpa. Specjalne podziękowania otrzymują Fantastyka na Luzie, Natalie Devalua oraz Darkbook. To właśnie z nimi najwięcej rozmawiałam sobie na temat tej książki. Okazało się, że nie jestem jedyną osobą na świecie, która mówi jedno wielkie, ogromne nie, o czym zresztą mówiłam w filmiku, który wczoraj nagrywałam, zaraz po tym, gdy skończyłam to czytać, bo też w międzyczasie sobie rozmawiałam oczywiście z różnymi osobami na Instagramie na temat tej powieści, ale że oczy krwawiły, a mózg mi się wyłączył za sprawą tego, co robiła Hana, to działo się w tej książce, stwierdziłam, że może jednak się prześpię, przemyślę to i owo i na świeżaka podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami, więc jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia, zacznę od tego, że mam też papier, jeśli chodzi o tę książkę, tylko to jest książka, którą pożyczyłam sobie od Oli do zdjęcia na Instagramie, więc nie chciałam zniszczyć Oli tej książki. Gdybym czytała to w papierze, to podejrzewam, że nie mogłabym się powstrzymać i poleciałaby o ścianę, więc nie chciałam Oli zniszczyć, pożyczyłam do zdjęcia, ponieważ bardzo spodobała mi się ta okładka, gdy oglądałam
przeglądałam sobie tę książkę właśnie na zdjęciach na Instagramie, ale wydaje mi się, że na żywo to wygląda gorzej niż na zdjęciach, gdzie mamy na przykład dobre oświetlenie albo podciągnięte kolory, więc w sumie nie wiem, czy chcę robić temu zdjęcie na Instagrama i czy jak będę robić zdjęcie, to czy przypadkiem nie założyć czarnej rękawiczki. Właśnie, muszę zrobić reorganizację, bo została mi tutaj czarna rękawiczka. Nie wiem, gdzie jest druga po tym, gdy nagrywałam jakiś czas temu Klumpy 2019, których jeszcze nie opublikowałam. Więc właśnie zastanawiam się, czy ta książka jest aż tak zła, że zasługuje na czarną rękawiczkę. Będę musiała się nad tym zastanowić, bo wiadomo, klump klumpowi nierówny. Jedne zasługują na czarną rękawiczkę, inne jeszcze od biedy ujdą, ale wydaje mi się, że może jednak tak, ponieważ już dawno nie czytałam czegoś tak przewidywalnego, schematycznego i chwila mi niesamowicie głupiego. Bohaterowie mają po trzy cechy na krzyż. O głównej bohaterce, poza tym, że podejmuje chwilami naprawdę głupie decyzje, wiadomo jedynie, że jest homo, co jest podkreślane niemal co stronę z uporem maniaka. I ja nie mam nic do wątków LGBT. Takie wątki pojawiają się też w Piętnie, czy na przykład W trzech krokach od siebie. To są takie wzmianki. Czy ja w ogóle zwracałam na to uwagę, mówiąc o tych książkach? Nie, ponieważ to było takie naturalne, nie wiem jak to ująć, tak naturalnie wplecione w fabułę, podczas gdy tutaj niemal na każdym kroku, na każdej stronie widzimy jakiegoś przedstawiciela jakiejś mniejszości seksualnej i to jest po prostu no z uporem maniaka, miałam tego dość, nawet zajrzałam sobie na Lubimy Czytać, żeby poczytać sobie opinie innych osób, bo zastanawiałam się, czy tylko mnie to denerwuje, ale okazało się, że jest nas więcej, nawet ktoś bardzo ładnie napisał, nie pamiętam dokładnie kto, ale jakby co podlinkuję to tutaj w opisie poniżej. Chodzi o to, że teraz mówi się tyle o tym równouprawnieniu, tak? I skoro mówi się o równouprawnieniu, to nie powinno tworzyć się postaci, które determinuje jedynie orientacja seksualna, albo kolor skóry, albo wyznanie, albo cokolwiek innego. No bo po prostu, no nie. Właśnie to tak bardzo nie podobało mi się w tej książce, o tych bohaterach tylko wiemy na dobrą sprawę, jakie są orientacje, albo na przykład, okej, przyjaciółka naszej bohaterki lubi tańczyć i to wszystko, co wiemy na jej temat, więc ci bohaterowie, oni zostali wykreowani po najmniejszej linii oporu, tak mi się wydaje, to znaczy linii najmniejszej oporu, więc co mogłabym jeszcze powiedzieć? Wydaje mi się, że gdyby autorka położyła większy nacisk na akcję zamiast na życie uczuciowe naszej bohaterki, gdyby zachowała po prostu umiar, jeżeli chodzi o tę tematykę LGBT, gdyby też w tej książce było więcej magii, a mniej nastoletnich dram, to byłoby to do wybronienia. Jasne, dalej byłoby przewidywalne, schematyczne i generalnie o niczym, a dla mnie ta książka jest totalnie o niczym, ale myślę, że czytanie tej powieści nie byłoby taką drogą przez mękę, jaką przeszłam, czytając tę książkę, więc nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Dajcie znać, nie wiem, kto czytał z Was Te Wiedźmy Nie Płoną, w których jak dla mnie nie ma magii, więc można powiedzieć, że Te Wiedźmy nawet nie czarują. Nie ma magii, nie ma niczego interesującego. Klumpik 2020, murowana nominacja, na pewno znajdzie się w tym zestawieniu, ponieważ jest to najgorsza książka, którą po pierwsze przeczytałam w trakcie tego mojego wyzwania, a po drugie, chyba nawet w tym roku, chyba nic gorszego nie czytam. Jasne, Vengeful jeszcze czytałam i to było bardzo, bardzo nudne i też nie lubię tej książki, ale Vengeful na pewno nie zasługuje na czarną rękawiczkę, bo przynajmniej bohaterowie byli porządnie wykreowani, więc co mogłabym powiedzieć jeszcze? No chyba nic. Będę kończyć. Tych wiedźm, które nie płoną i nie czarują, nie polecam. Najlepszą książką, którą przeczytałam w trakcie tego mojego reading vloga jest oczywiście Piętno. Naprawdę genialny kryminał. Trzy kroki od siebie też polecam. Urocza młodzieżówka, pomimo schematów, przewidywalności. Myślę, że warto się z nią zapoznać, właśnie chociażby z uwagi na tą całą mukowiscydozę, żeby przybliżyć sobie to zagadnienie. Nie, więc co jeszcze mogłabym powiedzieć? Na pewno pojawią się dwa filmy związane z tym wyzwaniem 14 dni, 14 książek. W jednym z tych filmów podsumuję, co przeczytałam i pokażę część książek, a w drugim pokażę kolejne książki, które przeczytałam w ramach tego wyzwania, bo w ramach tego wyzwania realizuję też jeszcze jedno wyzwanie. Mam tu wyzwanie w wyzwaniu, o czym dowiecie się, myślę, że w poniedziałek albo we wtorek, ponieważ wtedy pojawią się te filmy podsumowujące całe wyzwanie, więc dajcie znać, jakie Wy książki przeczytaliście do tej pory, czy bierzecie w ogóle udział w tym wyzwaniu, czy podobają Wam się te książki, które przeczytaliście. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za zobaczenie tego reading vloga i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!